chcielibyśmy tu Państwu zaproponować cztery odmiany, dwie odmiany zestawane w tym roku, dwie troszeczkę starsze, które możemy zaproponować i na ziarno, i na kiszonkę. Pierwszą z odmian Rosomak z grupy średnio-późnej OV 250-260. Jest to mieszaniec pojedynczy o typie ziarna Flint Resident. Charakteryzuje się wysokim, stabilnym plonem w latach. Ma dobrą tolerancję na okresowe niedobory wody, ale również jest tolerancyjna na choroby jak głownia guzowata czy fuzarioza kolb. Ta odmiana jest przystosowana do uprawy na gleby lżejsze. Kolejną z odmian jest to odmiana SM Vistula. Odmiana została zarejestrowana w 2020 roku w grupie wczesnej OV 210 typem ziarna semident. Charakteryzuje się najwyższym plonem ziarna w grupie wczesnej w doświadczeniach coborowskich 2019 oraz bardzo niską wilgotnością. Dobrze radzi sobie na stanowiskach słabych. Odmiana jest sztywna, z dobrą odpornością na wyleganie. Odmiana jest wczesna, co sugeruje późniejszy siew. Odmiana posiada mocny wczesny wigor, przez co może być siana w późniejszym terminie oraz zbierana wcześniej. Kolejna z odmian jest SN Zawisza z grupy średnio wczesnej OV 240-250 z ziarnem typu semi-flint. Charakteryzuje się bardzo mocnym wzrostem początkowym oraz niższą od wzorca porażeniem omacnicą w badaniach rejestrowych coboru. Wyniki wstępne oraz wyniki hodowlane sugerują, że odmiana może być również proponowana dla tych gospodarstw, które uprawiają kukurydzę na ziarno. I ostatnia odmiana zarejestrowana w tym roku w coboru SM Polonia z grupy wczesnej V200. Charakteryzuje się tolerancją na okresowe dobory wody i chłody. Bardzo dobry wczesny wigor, co umożliwia siew odmiany w późniejszym terminie i wczesny zbiór. Odmiana posiada najniższą wilgotność w dwuleciu badań coborowskich rejestrowych. Na więcej informacji na temat odmian kukurydzy zapraszam na stronę internetową.